Józef Ulma był kochającym ojcem rodziny. Biorąc pod uwagę wielość jego zainteresowań, można go nazwać człowiekiem renesansu. Jest to postać godna podziwu i naśladowania, ponieważ mimo tamtych czasów i pracy na roli, był człowiekiem wszechstronnie wykształconym i zainteresowanym światem. Jedną z jego pasji było pszczelarstwo, które uprawiał w swoim gospodarstwie w Markowej. Nie był tylko teoretykiem, ale także praktykiem. Prowadził badania nad chorobami pszczół i udoskonalaniem ich hodowli. Jego prace cieszyły się uznaniem w środowisku pszczelarskim i były nagradzane na wystawach. Ulma nie traktował pszczół tylko jako źródło miodu i wosku, ale także jako stworzenia Boże, które mają swoją godność i rolę w przyrodzie. Pszczoły są dla nas wzorem cnoty i cnót. Są pracowite, posłuszne, roztropne i sprawiedliwe. Nie zazdroszczą sobie nawzajem, ale współpracują dla dobra wspólnego. Popatrzmy teraz na chwilę na Księgę Pisma Świętego, która także docenia te małe, ale jak ważne stworzenia dla przyrody i ludzkiego życia. W Księdze Syracha czytamy: nie wychwalają męża z powodu jego pięknej postawy, ani się nie brzyć człowiekiem z powodu jego wyglądu. Mała jest pszczoła wśród latających stworzeń, lecz owoc jej ma pierwszeństwo pośród słodyczy. Drogi słuchaczu, te małe, niepozorne owady przynoszą wyjątkowy owoc pracy. Bierz z nich przykład i uwierz, że każdy z nas jest dla Boga taką małą, ale jak ważną pszczółką. Niejednokrotnie oceniasz człowieka po zewnętrznych zachowaniach, a jego serce dla bliźniego zrobiłoby wszystko. Dlatego Józef powinien być dla ciebie inspiracją do naśladowania. Nie gardź nikim, ani nie lekceważ nikogo. Pomagaj potrzebującym bez względu na to, kim są i skąd pochodzą. Nie oceniaj po pozorach i wyglądzie, ale wychodź do drugiego człowieka z miłością.